Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagranym w Mind Magic 7. Jestem Julius Wendelf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy... wyznać Kulhany. Krasnoludkie. Kurhanów jest 15, właściwie 16 sztuk. I... ja tutaj mam przed sobą mapę, którą kiedyś dawno temu sam narysowałem. I... to się będę posługiwał. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. Momencik. Muszę sobie wszystko ogarnąć jeszcze. Żeby mi się to wszystko nie polewało tutaj zaraz. Okej, dobra. Wchodzimy do dziewiątki, tak? Dziewiątka zaczyna. No to dobra. Wejście do Kurhanu jest miłe dla oka, ale jednocześnie niepokojące. W pobliżu wejścia panuje niesamowita cisza. Wchodzimy. I tak, tu są gogi. Więc pierwsze co robimy, to oczywiście odporność na magię ognia. Wszystkie dodatkowe buffy. Dobra. Dobrze. Dobra. I teraz tak, tu mamy na... taką tablicę. Nic się nie dzieje. Ona jest na klucz zamknięta, więc musimy klucz znaleźć. Dajmy się zatem do tego miejsca tutaj. Bo tutaj fajna muzyka jest! Dobra, fajna muzyka tutaj jest. Nie ten. Nie uważam, że jest inaczej. Dobra. Wszystkie kurhany generalnie w tej grze. Znaczy w Dolinie Kurhanów wszystkie kurhany są obiektami dosyć małymi. Okej, mamy klucz. Klucz do kurhanu. Otwieramy. I mamy, proszę bardzo. Kurhanów jest, jak mówiłem, 16. I każdy z nich po wejściu do niego ma takie dwa wyjścia, dwa portale. I mogą prowadzić te portale albo na zewnątrz, symbol tego drzewka, albo do dwóch różnych, do różnych kurhanów, każdy z takich portali.
Czyli kombinacji jest tak naprawdę dużo. 5. W tym przypadku do 5 kurhanu i do 7 kurhanu nas zaprowadzi droga. Jedynie co mamy na co wpływ, to możemy sobie dźwignią oznaczyć, który kurhan, czy dolny, czy górny, chcemy zwiedzić. I teraz tak, siódmy to jest nasza droga. No to idziemy do siódmego. Wiecie co? Z mikrogami ten sobie poradzę już. No właśnie. Okej, okay. Jeszcze przydałoby się tutaj nam światło pochodni, ponieważ mimo wszystko to jest ciemno. A ja nie lubię w ciemności łazić. Dobra. To zdaje się, gdzieś był przycisk. No właśnie, jest przycisk, proszę bardzo. I proszę bardzo, co my tu mamy? Mamy dziurę. No co pamiętam. Tego co pamiętam to... O, kusza. Ale słaba. To tutaj też jest chyba klucz, ale głowy już nie dam. Na razie tu nic nie ma. Los. Rozezły zaklęciem. Dobra, bierzemy. Dobra, idziemy na górę. Najpierw chodźmy na drugą stronę. Atakuje. Szczury. O Boże, dużo. Dużo tych szczurów. O nie. Dobra. Wycofujemy się. Leczonko. One potrafią też chorobę większego poziomu szczury nas nam dać, więc trzeba z nimi uważać. W porządku. Złoto. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, chyba którym z poprzednich odcinków, Might and Magic 7 zawiera błąd, który sprawia, że gogi nie wybuchają, jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie. Ale tak jest, generalnie gogi wybuchają po każdym trafieniu. Okej, okay, mam kolejny klucz, bardzo dobrze. Gogi wybuchają normalnie, powinny wybuchać gogi i to nam powinno nie uniemożliwić jakby bicie ich w zwarciu. Niemniej gra posiada jakiś błąd, który sprawia, że gogi nie wybuchają. Dopiero wersja z goga to poprawia. Ja nie używam wersji z goga, tylko używam wersji z... Chronic Might and Magic. No i proszę bardzo. No. Tutaj mamy wejście do kolejnego. Znaczy wejście do głównej sali.
znowu mamy tutaj 9, 10 i wyjście na zewnątrz. Możemy zobaczyć, gdzie to wyjście na zewnątrz prowadzi. Byśmy byli ciekawi, wyjście na zewnątrz prowadzi tutaj, więc jeżeli byśmy byli naprawdę chętni, to można kurhany wykorzystywać jako przejścia pomiędzy różnymi miejscami w Dolinie Kurhanów samej w sobie. Dobra, siódemka, tak? To teraz my przechodzimy do 10. Dobra, do 10. Ja proponuję, zanim wejdziemy do 10, się uzbroić w wspomagacza. Bo daleko nie zajedziemy bez wspomagacza. Jak tutaj zajmuje ta... A ponoć nogi, godzina 20. O matku, serio. Okej, okay, 4 godziny już lepiej, dobra. Okej, okay, mamy pierścień. Dobra. Tutaj czasem się potrafi wylosować magok, więc trzeba na to uważać. Okej, okay, zbroja. No niestety nic z tym nie zrobimy. Musimy znosić te razy, które nam oni dają, ale dzięki odporności na magii, na magię ognia jest to... Jest to w miarę do ogarnięcia. Kto zebrał ten pierścień? Nie mam pojęcia. Właśnie ty. Tu pierścień na sprzedaż. Dobra. Chodźmy tutaj. Okay. Zrobione. Kolejny klucz. Żadna filozofia. Klucz do Kurhanu, proszę bardzo. Jeszcze można tutaj zajść. Tu są z kolei fajne przejścia. Do fajnych miejsc z fajnymi rzeczami, z fajnymi potworami. No, bez, kurde, bez jaj, błagam. Proszę bardzo. Chodź, spróbuj tutaj wymodelować trumny pogrzebowe. Może sarkofagi krasnoludzkie, tak? Sarkofagi. A fajnie to wyszło. Aczkolwiek, no... Aczkolwiek, no, nie ciekawie. Okej. Okay. Na razie jest spokój, nie? Gogi! Gogi, szczury. Wszystko jest okej, nie? No okej. Okay. To teraz chodźmy do trzeciego kurhanu. Hej, tu się robi, kurde, ten... Siupryza, nie? Dobra. Będzie, że rzucę... Idealnie. Jeszcze raz. Pięknie.
No i mamy grupkę potem pobitą. Dobra. Gule pobite. Przyjmie ta grupka. Okej, tu już nie musimy szukać kluczy, tylko tutaj już zaczynają się kurhany ze skarbami. Eksploracja tak naprawdę jest dla nas w tym momencie opłacalna bardziej. Tutaj już twórcy tam mówią. Nie musicie szukać kluczy, ale jeżeli będziecie eksplorować bardziej, loch, to może coś wam fajnego to wpadnie. Kurde. Dobra. Szczury są irytujące. Hello there. Dobra. Jak już pewnie zauważyliście, złoto dostajemy za zabijanie guli, więc to jest całkiem opłacalny interes. Oczyszczenie kurhanów. Okej, który teraz to był? Trójka. Czwórka. To idziemy tutaj w takim razie. No i tu się zaczyna zabawa. Dobra, rzuć tą kulę od razu. Szkielet wojownik, szkielet i tu jeszcze będzie szkielet król, znaczy no, dowódca czy coś takiego. Lord, no nieważne o co chodzi, nie? Jak w szóstce. Dobra, ubiliśmy. Dobra. No dobra, i teraz tutaj mamy... Aha! Wódz szkieletów. On... Już za klątwy. To było zdjęcie klątwy. Trzeba jak najszybciej tą klątwę zdjąć, bo jeżeli nie zdejmiemy jak na... Jak się tutaj klątwy, to już się jej nie pozbędziemy, będziemy musieli iść do świątyni. Dobra, ale jakby coś nam udało. Okej. Okay. Proszę, proszę. Fajna grupka zainteresowanych. Kurde mol. Gdybym miał skok. A jednak dobra. Udało się zebrać to truchło. Zbieramy to. Tutaj zdaje się nie ma nic na tych półkach. Zbierzmy te miksturki. Odnówmy sobie generalnie wszystkie nasze wspomagacze, bo tam chyba padły. Te szkielety chyba nam potrafią neutralizować w jakiś sposób. Nie wiem, może do końca nie pamiętam. Coś czuję, że przyjdzie nam chyba tutaj nocować w tych kurhanach.
No dobra, no najpierw chodźmy. Chodźmy. Tutaj. Ała! Ok, pierścionek. O kurde. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie. Bez nerwów. Ok, szkielety są pobite. One są generalnie kruche, ale potrafią uderzyć. To jeszcze te cholerne nietoperki sobie latają, nie? Ok, ale na szczęście też łatwo je strącić, więc nie ma problemu. Tu gdzieś był, z tego co pamiętam. O właśnie. O kurde! Dwóch szkieletów. Ok, ale przynajmniej... Dobra. Strzegli tego. Co my tu mamy? Mamy tutaj słabe przedmioty. Tarcza. Katalizator. Na sprzedaż. Włócznia. Odporność. No. Kurhany generalnie traktowane są jako lochy względnie niskiego poziomu. Magicznie jest, możesz się napić. Tufej. Magiczne oko. Zrobione. Tutaj nie znajdziemy żadnych jakichś takich fajnych przedmiotów. Aczkolwiek mogą się zdarzyć, nie? Bo to też wszystko jest losowe. Jak we wszystkich magicach. Działa tutaj RGN. Dobra. Może? Dobra, wbijmy. Żeby co rzuć oko maga. Okej, okay, są miksturki. Moment. No. Dobra, weź te wszystkie miksturki, jakie tutaj znajdziesz. Dobra. No i cały kurhan ten oczyszczony, nie? Możemy teraz spokojnie wrócić sobie do miejsca, w którym zaczęliśmy naszą przygodę i iść do następnego. Z tego co pamiętam, fajna zbroja płytowa, niestety żadna z naszych postaci jej nie udźwignie. Ale będzie można w stanie ją gdzieś sprzedać. Trzeba szukać właśnie za takimi sarkofagami. Bo one mogą czasem kryć... właśnie widzicie. Przedmioty. A że my jeszcze nie mamy odpowiedniego poziomu... tego, odpowiedniego poziomu... magicznego oka, no to... będą mogły nam umykać takie rzeczy. Klasa pancerza plus G5. Wiecie co? Kto nie ma klasy? Nie ma pierścienia jeszcze żadnego. Michael. Ty sobie to weź. Nie mam pojęcia. Dobra.
Też wziąć jakiś pierścień tutaj, dobra. Okej, okay. Co to jest? Pierścień, po prostu pierścień. Też pierścień, dobra. Nie mam pojęcia. No, bo to oni też biorą te... Szkielety zostawiają te bronie różnego rodzaju i przez to nasza drużyna po prostu losowo sobie bierze różnego rodzaju miecze, topory i tak dalej, dobra. Czwarty kurhan i teraz tak. On prowadzi do miejsca świętego, ten taki ank tutaj oznacza miejsce święte. Dlatego ja je ominę. Idziemy do 12. Czyli tutaj już podniesiony jest. 4, 12. A z 12 pójdziemy z 5. Dobra. Ale to, moi drodzy, w następnym odcinku już. Kurhany mimo wszystko zaczynają się tutaj się robić bardziej skomplikowane, więc trochę nam więcej czasu zajmują. W związku z powyższym, jak na zakończę ten odcinek, ja bym był z Wandelf. To był Might Magic 7 następnego odcinka. Na razie. Cześć.